Od 30 lat Caritas Diecezji Radomskiej pomaga najbardziej potrzebującym. To tysiące dziecięcych uśmiechów. To setki wydawanych dziennie obiadów dla bezdomnych. To letnie i zimowe obozy. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Jadłodajnie. Domy dla dzieci. Warsztaty terapii zajęciowej czy street workerzy. Teraz Ty możesz dołączyć do tej pomocy i czynić dobro. Przekaż 1,5%. To miłość, która procentuje. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Łukasz Białczak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców jest już projekt ustawy. Teraz przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach członkowskich Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla dla przedsiębiorców Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radąskiej zaangażowała się w ten projekt, panie prezesie, czy wprowadzenie dobrowolnych, dobrowolnego ZUS-u istotnie poprawi sytuację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? Panie rektorze, zdecydowanie tak. Jestem gorącym orędownikiem tego pomysłu. Zostałem też przekonany dwa tygodnie temu, kiedy gościliśmy pana Adama Abramowicza, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w Radomiu, który spotkał się z grupą naszych przedsiębiorców i przedstawił w ogóle ideę działalności rzecznika MSP. Powiedział też o dziesiątce rzecznika małych i średnich przedsiębiorców i też o właśnie inicjatywie obywatelskiej. Jaką jest właśnie zbieranie podpisów pod postulatem wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u dla osób prowadzących działalność gospodarczą? Może brzmi to egzotycznie, ale to jest myślę, że dość dobry czas na to, aby zająć się właśnie przedsiębiorcami, szczególnie tymi, którzy no są, prowadzą działalność jako jednoosobowe firmy. I wielokrotnie spotykamy się z głosami przedsiębiorców, że to oni właśnie mają najtrudniej. A tych przedsiębiorców, jak wiemy, jest bardzo dużo. To oni stanowią zdecydowaną większość, jeśli chodzi o całą liczbę przedsiębiorców działających w Polsce. Dlaczego, Panie Prezesie, warto podpisać czy złożyć podpis pod, pod tym projektem ustawy? Panie że przedsiębiorców w Polsce jest około półtora miliona. Taką informację usłyszałem na Europejskim Kongresie Samorządowym, którym byłem uczestnikiem w zeszłym tygodniu w Mikołajkach, gdzie też między innymi jeden wśród, na, na jednym z panelu była dyskusja na temat właśnie tego rozwiązania dobrowolnego ZUS-u. W samym Radomiu szacuje się, że przedsiębiorców, a więc osób, które prowadzą działalność gospodarczą, to jest około 23-22 tysięcy. Warto też dodać, drodzy Państwo, że liczba tych przedsiębiorców, no niestety z roku na rok maleje, dlatego, że jeszcze z okresu przed pandemią, kiedy mieliśmy ten wzrost gospodarczy, kiedy Firmą naprawdę żyło się dobrze. Mieliśmy około 2 milionów przedsiębiorców, więc gdzieś te pół miliona to są osoby, które albo zawiesiły swoją działalność, albo po prostu zlikwidowały tą działalność. Więc to już świadczy o tym, że jest to inicjatywa, która de facto ma pomóc i ulżyć tym najdrobniejszym, bo Proszę sobie wyobrazić sytuację, że sama składka, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, ona jest zreczałtowana i za chwilę będzie wynosiła 1400 zł. To jest oczywiście przelicznik, który jest uzależniony od minimalnego czy średniego wynagrodzenia w Polsce. Jest to wzrost około 17%. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi składka za ubezpieczenia zdrowotne, które jak wiemy w ramach polskiego ładu no Jest wyzwaniem dla przedsiębiorców, dlatego że już to nie jest składka zryczałtowana, tylko jest uzależniona od przychodu. I teraz mamy przykład chociażby tego najdrobniejszego przedsiębiorstwa, czyli na przykład, nie wiem, czy, czy fryzjera, czy, czy cukiernika, czy, czy kogoś, kto, kto prowadzi, na przykład, nie wiem, kiosk ruchu, gdzie no, osiąga powiedzmy, przychody na poziomie dwóch 2,5 dwóch tysiąca złotych, bo czasami tak to się zdarzy, i nagle wszystkich składek musi zapłacić prawie 2000 zł. No to proszę sobie wyobrazić, co ten człowiek ma zrobić. Mm -hmm. No właśnie, pewnie część osób zdecyduje się na przejście do szarej strefy i to jest też problem, ale właśnie też zapytam w kontekście też głosów sceptycznych co do tego pomysłu. Niektórzy mówią, że wprowadzenie przedmiotowej ustawy doprowadzi do zrujnowania finansów ubezpieczeń społecznych. No, czy faktycznie, Panie Prezesie, istnieje takie Zagrożenie? Panie redaktorze, ja odpowiem w bardzo prosty sposób na to pytanie. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest skala, jeśli chodzi o, o, o składki. To jest 300 miliardów złotych, którymi de facto obraca ZUS. Tak? To są składki, które wpływają od nas wszystkich, od pracowników. Natomiast nie wiem, czy, czy pan, redaktorze, pan wie, jaka jest skala, jeśli chodzi o składki społeczne, które płacą sami przedsiębiorcy? To jest 13 miliardów złotych, także proszę sobie wyobrazić, że to jest raptem 5%. Dodatkowo dochodzi jeszcze fakt, że nie wszyscy przedsiębiorcy całkowicie zrezygnują z ZUS-u, dlatego że jeśli ktoś prowadzi tą działalność gospodarczą 15, 20, 25 lat, to jakąś tą składkę już ma w tym ZUS-ie odłożoną, w związku z tym. To na pewno nie będzie takie zero-jedynkowe rozwiązanie, że raptem te półtora miliona przedsiębiorców zabierze te 13 miliardów złotych z tego ZUS-u i odejdzie. Być może to będzie 700 tysięcy, być może to będzie 800 tysięcy przedsiębiorców, ale na pewno nie półtora miliona. W związku mhm. z tym e, proszę mi wierzyć, że kilkuprocentowy uszczerbek na ZUS-ie na ZUS w, tej łącznej, w tym łącznym budżecie na pewno nie spowoduje to, Mhm. Że, że nagle ZUS się załamie. To, to, to jest mhm. bardzo błędna teza. Tak, tym bardziej, że też jest szansa, że, że część osób wyjdzie z szarej strefy, bo okaże się, że to będzie już opłacalne i że to będzie się, mówiąc krótko, spinało. No, drodzy Państwo, no, apelujemy o to, żeby jednak skupić się na przedsiębiorcach, którzy zaczynają tą działalność gospodarczą i żeby ich nie zniechęcać. Ja wiem doskonale, że, że mamy mały ZUS, że przez ten pierwszy okres tych trzech lat można z niego korzystać, ale co dalej? I to jest dzisiaj niestety największe niewiadoma, dlatego że wielu przedsiębiorców może po prostu, tak jak pan powiedział, przejść do szarej strefy. Natomiast mnie martwi z kolei jeszcze inna rzecz. Jaką my dzisiaj mamy zachętę dla młodych ludzi, żeby ich zmotywować do tego, żeby założyli działalność gospodarczą? No, jeśli patrzymy sobie na chociażby sam pryzmat ZUS-u, to proszę mi wybaczyć, ale nie mamy żadnej zachęty. Na europejskim kongresie samorządowym bardzo ciekawa wypowiedź jednej z pań profesor z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, która wśród grupy swoich studentów zrobiła taką ankietę, to było około 35 Młodych osób, to były zajęcia z przedsiębiorczości, a więc ci, którzy są najbardziej zainteresowani za chwilę założą działalność gospodarczą. Nie wiem, czy pan wie, ile osób było chętnych, żeby w ogóle skorzystać z oferty ZUS-u i żeby zostać w ZUS-ie. Nikt. To też mhm. świadczy o tym, że młodzi ludzie totalnie nie mają zaufania do, do instytucji pod tytułem ZUS. W związku z tym zróbmy właśnie ten krok do przodu i dajmy im tą możliwość. Nie zmuszajmy ich do tego, żeby byli tylko i wyłącznie skazani na to, żeby swoje środki z tytułu ubezpieczenia społecznego lokowali do ZUS-u. Panie prezesie, czy to jest dobry moment, dobry czas, aby wychodzić właśnie z tą inicjatywą? Jest rok wyborczy, a zatem chyba można powiedzieć sprzyjające warunki do tego, aby takie inicjatywy mogły się zmaterializować. Panie redaktorze, wydaje się, że tak, chociaż pamiętajmy o tym, że próby składania podobnych projektów ustaw miały już miejsce w 2019 roku. Teraz mamy dwie inicjatywy: jedną inicjatywę poselską, drugą inicjatywę obywatelską, którą my popieramy i chcemy zebrać a w zasadzie wspomóc Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, żeby to była skala, liczymy na około 100 tysięcy podpisów w całej Polsce. No tyle tak muszą pan... państwo zebrać. Tyle musimy zebrać, natomiast ja bym też chciał, żeby przedsiębiorcy regionu radomskiego też mocno się w to włączyli i uważam, że nie ma lepszego okresu na tą dyskusję. No bo tak, mieliśmy pandemię, straszny cios dla przedsiębiorców, rok temu wojna, wybuch wojny na Ukrainie, to również mocno odbija się na naszą przedsiębiorczość, więc apel do tych, którzy za chwilę będą kandydować, aby również rozmawiali z przedsiębiorcami. Być może jest to jedna z kluczowych decyzji, którą powinni podjąć, ba jestem przekonany, że to jest kluczowa decyzja, bo przede wszystkim musimy zadbać o młodych przedsiębiorców. Mówił pan o w zasadzie apelował do radomskich e, przedsiębiorców o włączenie się w tą akcję. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą się włączyć w tą akcję? Wiemy, że czasu jest niewiele, bo mają Państwo czas na zebranie 100 tysięcy podpisów do połowy kwietnia. Tak, do 15 kwietnia rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zobowiązał się zebrać w całej Polsce 100 tysięcy podpisów. Można się to włączyć w bardzo prosty sposób. E, trzeba po prostu złożyć swój podpis na liście. Tą listę, drodzy Państwo, możecie zostawić w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, ulica Rwańska 8. Ci, którzy chcą zebrać troszeczkę więcej podpisów, lista obejmuje 10 pozycji, natomiast ci, którzy chcą po prostu włączyć się w tą akcję i złożyć podpis, zapraszam, między 8 a 16 jesteśmy, jesteśmy dostępni. Chcielibyśmy na początku kwietnia już te pierwsze podpisy złożyć do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ja też zachęcam do tego, aby na stronach internetowych Rzecznika zapoznać się z tą inicjatywą. Jest też bardzo wiele artykułów w prasie, też i dyskusji na ten temat, i tu pan Adam Abramowicz również udziela wielu wypowiedzi, wywiadów. Apel też do tych, którzy nie są przedsiębiorcami, a chcą poprzeć tę inicjatywę, bo przypominam, że nie tylko przedsiębiorcy mogą się podpisać pod tą listę, ale też i rodziny przedsiębiorców. No, muszą to być osoby, które ukończyły 18 lat. Uważam, że, że naprawdę idea Warta poparcia. My ze swojej strony robimy wszystko, żeby tych podpisów właśnie tu z ziemi radomskiej było jak najwięcej. Mhm, o czym jeszcze warto wspomnieć? Nie można poprzeć tego projektu w formie elektronicznej. Trzeba zrobić to osobiście. No niestety nie. No. Jest wymagana forma papierowa, dlatego my, jako Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, tutaj w tej części Polski, czyli w regionie radomskim, zbieramy te podpisy. Jesteśmy takim miejscem, gdzie tą listę można właśnie zostawić, czy też przyjść do nas i, i podpisać. No, liczę na to, że mimo tego utrudnienia przedsiębiorcy znajdą chwilę czasu. you <laughs> I włączą się w tą akcję, o, o, o co bardzo właśnie apeluję, i, i, i tu uważam, że, że warto właśnie o tym rozmawiać. Mhm. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców to tylko jeden z postulatów Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tych propozycji jest więcej, bo dokładnie dziesięć, tak zwana dziesiątka rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Gdzie promują państwo systemowe zmiany dla przedsiębiorców, panie prezesie? Pokrótce, co to za propozycje, i dlaczego? Są one ważne dla przedsiębiorców? To jest przede wszystkim, to są postulaty przedsiębiorców, a więc jest to przede wszystkim efekt rozmów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców który po prostu jeździ po Polsce, spotyka się z organizacjami takimi jak nasza, zbiera uwagi. I na podstawie właśnie tych uwag, a przypomnijmy, że no instytucja rzecznika funkcjonuje już około 4,5 roku, powstały, powstała właśnie ta dziesiątka. Co do szczegółów, o czym ona jest, zachęcam i odsyłam do strony rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Warto się również z nimi zapoznać. To nie tylko dziesiątka, bo też proszę zwrócić uwagę, że rzecznik reprezentuje interesy przedsiębiorców, w związku z tym rozwiązuje naprawdę wiele problemów, z którymi się przedsiębiorcy spotykają. W najbliższym czasie Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej będzie realizowała program dla młodych osób. Celem projektu jest pomoc studentom, doktorantom, uczestnikom szkół doktorskich z naszego regionu w przygotowaniu ich do uruchomienia własnego startupu. Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Panie prezesie, wiemy, że pierwsze kroki w biznesie, jak we wszystkich sferach naszego życia, są najtrudniejsze, ale na pewno łatwiej będzie je pokonać z Państwa pomocą, ludzi, którzy na biznesie znają się bardzo dobrze od wielu, wielu lat. Tak, panie redaktorze, potwierdzam, jest to projekt edukacyjny. Sfinansowany ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Niebawem będzie konferencja prasowa, o której troszeczkę szerzej i więcej na ten temat powiemy. Chcę dodać, że my jesteśmy partnerem tego projektu. Liderem projektu jest Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości, która ma już ponad dziesięcioletnie doświadczenie, jeśli chodzi o startupy. My potocznie nazywamy ten projekt Startup Akademicki. Dlaczego? No, dlatego, że chcemy właśnie wyłonić te największe talenty. Te osoby, które są na dobrej drodze do tego, żeby założyć swój biznes, mają ciekawy pomysł i chcemy ich do tego przygotować. A to też jest szalenie ważne. Też, panie że proszę zwrócić uwagę, że no 200 tysięczne miasto, które de facto nie ma inkubatora przedsiębiorczości dla młodych ludzi, a projekt, który my właśnie będziemy realizować, jest formą tak zwanej preinkubacji, więc liczę na to, że jest to jeden z pierwszych kroków, a drugim kolejnym będzie właśnie stworzenie silnego inkubatora, który wesprze naszych młodych ludzi do tego, żeby właśnie rozwijali swoje pomysły i przekuwali to w biznes i żeby się właśnie w naszym mieście realizowali. Mm -hmm. Co musi się jeszcze, panie dyrektorze, dopytam, wydarzyć, żeby taki inkubator mógł powstać w Radomiu, bo rozumiem, że w podobnej wielkości miastach takie inkubatory już działają. Takie inkubatory doskonale sprawdzają się w dużych miastach, miastach akademickich, natomiast też są inne, mniejsze miasta, a porównując do radomia, w których właśnie tego typu inicjatywy są. Ja myślę, że to też jest rola naszej organizacji, organizacji pozarządowej Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, żeby właśnie stworzyć taką instytucję jako, jako inkubator, zebrać tych doświadczonych trenerów, doświadczonych mentorów, ale też i znaleźć finansowanie na tego typu rozwiązanie, bo. Pamiętajmy, że, że no bez pieniędzy trudno jest cokolwiek realizować, ale kluczem jest przede wszystkim pomysł na to, jak ten inkubator ma funkcjonować. Liczę też na to, że uwolnione za chwilę środki europejskie i to, co będzie miał do zaoferowania właśnie nasz urząd marszałkowski w ramach RPO też będą takim zaczynem do tego, żeby właśnie ten inkubator przedsiębiorczości w Radomiu powstał. Mm -hmm. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej współpracuje z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości. Zachęcają Państwo do udziału w projekcie Szkoła Liderów, którego organizatorem jest właśnie Platforma Przemysłu Przyszłości, ale nie tylko. Fundacja organizuje także spotkania dedykowane radomskim przedsiębiorcom, na których Państwo uczestniczycie. Jak wygląda współpraca radomskich przedsiębiorców z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości? Czy ten nowy twór, na Ziemi Radomskiej, bo Fundacja ma siedzibę w Radomiu, ma szansę pozytywnie wpłynąć na działalność radomskich przedsiębiorców, a może już pozytywnie wpływa? Już pozytywnie wpływa. Nasza współpraca od ponad półtora roku rozwija się bardzo dobrze. E, przypomnę, że, że też jest powołana Mazowiecka Rada Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w której również jestem członkiem i od niedawna przewodniczę tej radzie. E, I tu nie tylko Ziemia Radomska, ale też i całe Mazowsze, czyli i Siedlce, i, i Płock, i płoński, i Ciechanów, i Warszawa. Mamy właśnie w Radzie zrzeszonych około 20 członków, i tutaj szukamy rozwiązań do tego, aby właśnie współpracować z biznesem jako fundacja, ale też jako właśnie przedsiębiorcy. Szkoła lidera, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy projekt, już trzecia edycja. Rekrutacja ruszyła już 8 marca. My jesteśmy instytucją, która poparła ten projekt, bo to też warto podkreślić, że w naszym regionie jest niewiele firm, którym udało się przejść przez ten proces przemysłu 4.0. To wymaga wiedzy, to wymaga strategii, ale to też i wymaga finansowania. Szkoła Lidera jest ciekawym rozwiązaniem, dlatego że Pokazuje de facto na żywym organizmie, jak to można wdrożyć. Tam jest bardzo dużo wyjazdów studyjnych, w związku z tym można podpatrzeć to, jak inni właśnie wdrażali rozwiązania związane chociażby z automatyzacją procesów produkcji. Mhm. Łukasz Białczak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, był gościem dzisiejszego programu KONTRAST. Dziękuję, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję Państwu, i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłania się nisko. Do zobaczenia. Od 30 lat Caritas z Diecezji Radomskiej pomaga najbardziej potrzebującym. To tysiące dziecięcych uśmiechów to setki wydawanych dziennie obiadów dla bezdomnych, to letnie i zimowe obozy, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, jadłodajnie, domy dla dzieci, warsztaty terapii zajęciowej czy street workerzy. Teraz ty możesz dołączyć do tej pomocy i czynić dobro. Przekaż 1.5%. To miłość, która procentuje.